Trzeba przyznać, że pan Jacek wykazuje pokrzywdzony. Się pokrzywdzony. Nie pokrzywdzony, ale jestem gotowy do działania. Jeżeli macie państwo jakiś problem, to piszcie śmiało do nas, dzwońcie. Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawiecieńskiej. Jacek Panek, dziękuję bardzo serdecznie dzisiejszą rozmowę. Po co ty ciągniesz te muflony? Paweł gotowy? Gotowy. Jacek gotowy? Jasne. A Krzysztof Peroń urodził się gotowy. I want to believe, czyli rozmowy niereżyserowane. Naszym i państwa gościem jest nie kto inny, tylko Jacek Panek, prezes wszystkich prezesów, kasztelan na zamku, PSL-owiec, chłoporobotnik, ojciec. Ojciec, mąż. Mąż. A. Dzień dobry. Witam. Jacek Panek. Dzień dobry. Witamy na kanapach. No i zapadło po raz drugi kłopotliwe milczenie, bo po ostatnim dostaliśmy, po ostatnim naszym wywiadzie, rok temu, ponad rok temu, dostaliśmy bardzo dużo zgłoszeń, że to nie tak do końca jest z tym panem Jackiem, bo walczyłeś z firmą Fortum. Jak się było, skończyło? Było tak. No. Widzicie, nie ma na razie inwestycji. I oto zwycięzca siedzi na naszej kanapie. No tak wyszło. Miało być Fortum, nie ma Fortum. Jacek Panek to sprawdzi. Wykazaliśmy tak? Nieprawidłowości, sprawa utknęła, tak? Ale wykazaliśmy nieprawidłowości w jakiej umowie? No, w momencie przygotowywania całej inwestycji, tak? Przed wydaniem pozwoleń. Troszkę o dobro mieszkańców. Ale utknęła na jakim etapie? Jak utknęła, to już mnie nie interesuje. Ważne, że utknęła. I teraz tutaj apel do wszystkich naszych oglądających. Jak macie coś takiego, co w zawierciu przeszkadza, piszcie do mnie, a najlepiej do Jacka Panka. On ma... Ej, ludzie piszą po twoim apelu. Tak. Ale ja słyszałem, że decyzję środowiskową uzyskali. Słuchaj, uzyskali, ale musieli uwzględnić te pewne kwestie, które poruszaliśmy w raportach. Nie będę się tutaj teraz na ten temat rozwodził, bo to już temat był stary. Natomiast no, faktem coś powstrzymało ich z zainwestowania w Zawierciu i na tą chwilę nie słyszymy o tym, żeby łopata się wbijała, aczkolwiek na ulicy Podmiejskiej chyba jakaś tablica informacyjna jest tam, nie? Nie jest, przepraszam. No nie, no to ty jesteś głównym tutaj. Nie, pomyliłem tej firmy, bo jest jeszcze firma o akumulatorach monitorujący. I tam już jest kwestia przyklepana, zakład powstanie, natomiast kwestii Fortu. Znaczy jak? No, bo zakład powstanie, bo zostało zakupione działki. Natomiast w przypadku Fortu. Już jest piękna tablica, też... że jest dofinansowanie unijne i za chwilę tu powstanie zakład. Ale w przypadku Fortum umowa została podpisana i co prawda prezes się zmienił, ale chyba zamiary się chyba nie zmieniły. No, Fortum. Ja widzę samochody Fortum jednak na ulicach naszego miasta się czasem gdzieś tam przemknie. Lobbyści muszą jakoś pracować, muszą się kręcić, tak? Muszą chodzić po tych urzędach i załatwiać te sprawy, które nie są wygodne dla wszystkich mieszkańców. Rozumiem, że sam tak robisz, więc... Tak. Ja tak nie robię, natomiast poznałem pewne branże i wiem, jak to wygląda. No. Jadę ostro. Jacku, bo tak, rozmawialiśmy w poprzednim wywiadzie na temat twojej niechęci do prezydenta Konarskiego i o to też mieliśmy dużo zapytać, dlaczego ten pan Jacek tak nie lubi pana Łukasza? Dlaczego jest tak na niego zacięty? Może dlatego, że pan Konarski wtedy miał ambitny plan wygonić cię z budynku MOK-u? Czy mu się to udało? Ja nie wiem, czy dobrze postawiłeś pytanie, dlaczego ja nie lubię. To nie wiem, to chyba jest niewłaściwe pytanie w tym momencie. Przed chwilą mówisz, że nie lubisz. No. Natomiast... Dlaczego prezydent ciebie tak nie lubi? No właśnie, tak mnie nie lubi, bo ja... Ja tak podejrzewam, że mnie nie lubi. Może nie lubisz, no to nie lubi. Mnie pewnie nie lubi, bo jednak potrafię się odezwać, jeżeli coś mi nie pasuje, coś widzę, że jest problem, to ja próbuję go rozwiązać, żeby mieszkańcy jednak lżej, tak. No to co ci ostatnio nie pasuje? No nie pasuje mi temat wysypiska cały czas. No ale miałeś rację jest jednak, są tak? problemy, zgłaszają się do nas mieszkańcy, piszą maile, dzwonią do towarzystwa z prośbą o interwencję. W wakacje cały czas były zgłoszenia odnośnie fetoru, który już osiąga obszary, zasięgiem swoim osiąga obszar ulicy Rolniczej, a także na Marciszowie przechodzi w drugą stronę domu, bo jedna z mieszkanek mówi tak, no to, że fetor był z przodu działki, to żeśmy z tym żyli, tak? Ale jak fetor teraz przechodzi na drugą stronę i jest z tyłu placu,
no to już się okien w ogóle nie da otworzyć. Fetor nie zna granic. Fetor nie zna granic i na Fetor nie ma rady, to też trzeba... Ale jak, jest rada, no jest wioś, jest... Zapachy niestety tutaj nie podlegają jakimś takim kontrolom. No, ale po twoich zgłoszeniach była interwencja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i wykazał nieprawidłowość. Tak. Ile to nam grozi? Milion złotych, tak? Milion złotych. To przeze mnie. To ten tak. Milion to przeze mnie. Z myślą i, o dobru mieszkańców. Ja jestem tutaj... Zapłacimy więcej w śmieciach. Uważam, że... Przez Jacka Panka. Tak. Przez Jacka Panka, tak. Dba o dobrą robotę. Gdybyśmy mieli dobrze skonstruowane prawo i byłaby odpowiedzialność pracownika, odpowiedzialność urzędnika, odpowiedzialność prezydenta, dyrektora, to by to inaczej było rozwiązane. A tak to jest umywane między wszystkich i płacimy ze swoich podatków. A gdybyś ty, Pawle, drogi, jako prezes odpowiadał osobiście za swoje zaniechanie lub nieprawidłowości i swoim majątkiem byś musiał zapłacić ten milion, to byś się dwa razy zastanowił, czy sąsiadowi Kowalskiemu, czy Krzysztofowi zatruwać życie. A mnie w szczególności. Także to są poważne kwestie, które należałoby rozwiązać niestety nie tu, tylko na ulicy Wiejskiej. I ty jako ten... Ale jesteś ale bardziej... To kiedyś. Taki miłośnik ziemi zawierciańskiej, czy PSL-owiec, ojciec, czy po prostu mieszka tam ktoś bliski twojemu sercu na Marciszowie i ty mówisz, dobrze zrobię to dla ciebie, kochany Stefanie, lubię cię, pijemy razem wódeczkę, dla ciebie ten fetor to ja zlikwiduję. Ja mam dużo znajomych na dzielnicy Marciszów, natomiast nie było takiej sytuacji, że to robię dla kogoś. Indywidualnie dla pana Kowalskiego, dla pani Krysi. Tylko w trosce o przyszłość Zawiercia. Tak, żeby nam się lepiej tu mieszkało. No, tak jestem mieszkańcem Zawiercia i chcę, żeby było tutaj w porządku. No ale czujesz tak po ludzku satysfakcję z tego, że miałeś rację? A, czuję. Jak to nie czuję? Słuchajcie, w grudniu... Co wy myślicie, że ja to robię dla własnego podłechtania swojego ego? Tak myślicie? Ja to robię tak, i macie rację. Społecznie, ale to sprawia mi satysfakcję. Wywalczyłeś coś. Jeżeli ja w grudniu 2019 roku składam zawiadomienie do inspekcji o nieprawidłowościach i punktuję te nieprawidłowości, po czym dostaję od nich pismo, że zaplanujemy kontrolę i pojedziemy. Cisza i nagle czytam w gazecie, jest kontrola, są wyniki i czytam wszystkie te nieprawidłowości, które ja wskazywałem w piśmie, no to Pawle, nie poczujesz satysfakcji, a poczujesz. Poczujesz. No i przez ciebie pan prezes musiał odejść. Zwolniłeś pana Krzysztofa z roboty i teraz masz wroga osobistego. To nie ja, nie ja zatrudniałem, nie ja zwalniałem. Gospodarzem w tym mieście jest prezydent Łukasz Konarski. I on odpowiada całościowo za politykę tego miasta i za to, co się dzieje w spółkach. Czyli już wiemy, pełną odpowiedzialność. Wiemy, dlaczego natomiast prezydent cię jeżeli nie on zwolni... Tak, widzisz? I na początku postawione pytanie było bardzo zasadne. Tylko, że ja się zwróciłem do ciebie, dlaczego ty nie lubisz prezydenta, a się okazało, że to prezydent nie lubi ciebie, bo mu grzebiesz, bo mu przeszkadzasz, a może on miał wybitne plany, może to było niechcące. Ja każdego prezydenta lubię i szanuję, także nie ma problemu. A jak ktoś mnie nie lubi... Obok krąży taka anegdota, jak byłeś na rozprawie przeciwko miastu w sądzie i sędzia się pyta po wysłuchaniu tych wszystkich twoich żalów, tych wszystkich twoich racji, pyta się sędzia ciebie, panie Jacku, czy ma pan coś na swoją obronę? A Jacek odpowiada, mam armatę na zamku. Bajka, pisarz z niego się zrobił. Ale nie poznaje kolegi, nie poznaje. Cicha woda, proszę. To jest suchar dnia, to jest suchar dnia. Suchar dnia. Siedział na kanapie i wymyślił. Ale armatę masz. To nie jedno. No właśnie. Więc jednak, nawet jednak pamiętam, jak byliśmy na Euromanii, Jacek powiedział, mam armatę i nie zawaham się jej użyć. Szanowni Państwo, dla dobra mieszkańców. To nawet mam przy sobie, nie? No to o co ta sprawa w sądzie? A nie no. Bo w każdej anegdocie jest ziarno prawdy. W sądzie to już jest inny temat, tu przerzuciłeś się tak szybko ze śmieci na sąd. Ale czas nas goni. A czas nas goni? Nie, no to w sądzie to jest ta kwestia jakichś faktur, których jako towarzystwo nie zapłaciliśmy Miejskiemu Ośrodkowi Kultury. Tak. To przerabialiśmy to w pierwszym odcinku. Ale wciąż nielegalnie zajmujesz miejsce. Nie, ja jestem całkiem legalnie i to sąd potwierdzi. Ale na wszelki wypadek jestem spakowany. Nie jestem spakowany, pracujemy dalej cały czas, grzecznie
odpisuje na korespondencję, która jest wysłana przez obecną panią dyrektor. W sądzie mamy teraz kolejną rozprawę w marcu. Podobno ma być przesłuchiwany były dyrektor Andrzej Danecki. Ciekawy jestem jego zeznań, jego obserwacji. Ale jakie? No przecież wtedy w ostatnim programie wspomnieli, że to już kilku prezydentów się chciało do ciebie dobrać. To może tak nie do końca to jest tak, że Łukasz Konarski tak szczególnie na ciebie naciska, tylko może tak, że po prostu tam coś jest na rzeczy, że tam... No nie, nie było tak, że kilku, absolutnie. To Łukasz Konarski jest pierwszy. Tak? Pierwszy, który poszedł do sądu. Pierwszy, który poszedł do sądu, o. Okay. No to nie, no to ewidentnie ci nie lubię. Ewidentnie. No, ale ewidentnie umowy nie masz. Mamy umowę, w której widnieje, że towarzystwo zajmuje ten lokal bezpłatnie. Dożywotnio. Tak. Musiałoby się miasto Zawiercie zmienić z miasta na Zawiercie na przykład na... Na co się nie, żeby ta, umowa nie była wiążąca, żeby ona wygasła, musiałyby być spełnione dwa warunki. Pierwszy warunek to jest towarzystwo ulega samorozwiązaniu. Drugi warunek zmienia statut w sposób istotny w swoim funkcjonowaniu i wtedy tą umowę można rozwiązać. A ani jedna, ani druga przesłanka nie wystąpiły do dnia dzisiejszego i nie wystąpią. Kiedy się możemy spodziewać rozstrzygnięcia tej sprawy? No, trudno powiedzieć, jak to jest kwestia sądu, jak sąd jest obłożony, to wiemy. No teraz jest rozprawa w marcu, pierwsza. Jakie będą zeznania świadka powołanego przez stronę miejską, tego nie wiem, tak? Natomiast no, jest to proces dosyć długi. Podejrzewam, że się nie skończy za kadencji obecnego prezydenta. Tyle mogę powiedzieć, co mi prawnik tutaj przekazał. Z tego, co wiemy, to pan prezydent zapowiedział, że będzie się ubiegał już o kolejną. O reelekcję. Ale nikt mu tego nie broni, więc masz konkurencję. Nie. A nie masz konkurencji. Nie, absolutnie. No to po co my cię tu zapraszamy? On to jeszcze się zastanowił. Tak no my to sobie robimy kampanię wyborczą. Aha, wy sobie robicie kampanię wyborczą. Ja jestem stałym kandydatem, stałym wsparciem kandydata, ty jesteś... Społecznikiem, który pomaga mieszkańcom. Jestem kandydatem. A być może kiedyś sam będzie kandydatem. Na pewno będę, natomiast no poczekam jeszcze. Nie rzucisz deklaracji żadnej, bo Michał Myszkowski tu rzucił, że on nigdy nie wystartuje tutaj na posła ani senatora. Że nigdy nie wystartuje. Na posła i senatora, mamy na Myszkowski, tylko na prezydenta. Ja, podobnie jak ty, nie mogę rzucić takiej deklaracji, bo jestem członkiem partii, która, no jak powie, że mam wystartować, tak. To wystartuję. A ja myślałem, że kiedy mieszkańcy cię wezmą, Jacek, weź tak na zwierzę, ale mieszkańcy też oczywiście już przychodzą i mówią, tak? No, że mieliby no, na to że w końcu mieliby na kogo głosować, natomiast ja uspokajam mieszkańców, studzę ich emocje. Jacek Madek, nic z autopromocji. Ja was wszystkich chciałbym w tym momencie uspokoić. No, będzie się śmiać, ale to na wszystko przychodzi czas, tak? A ty uważasz, że co? Za młody jesteś, za stary, za dzieci za małe, żona za młoda. Tak, dzieci jeszcze mam za małe. Ale nie masz 40 jeszcze, za rok, tak? Całe szczęście. No, za chwilę dostąpisz tego zaszczytu do wstąpienia do klubu 40+. Tak, a zakładasz taki, założyłeś taki klub, tak? No tak, założyłem. A składka, lata temu. A składka wysoka? Tak. 40+. Przemyślę ten temat. Możesz odpisać 1% podatku. A nie, no to spokojnie. Na 40-latku. Spokojnie, to. Leki, rozumiesz, na wczasy, na to. Ale wróćmy do tej partii, bo słyszeliśmy, chwaliłeś się ostatnio, że awansowałeś w strukturach bardzo. Się pochwalę, jest mistrzem autopromocji, to już może teraz 30 sekund. Znaczy z tym swoim, wiesz, stoickim spokojem takim. Dzięki zaufaniu. Informuję, dzięki mojej pracy. Ciężkiej pracy na rzecz mojej organizacji, którą reprezentuję, zostałem poproszony o zajęcie zaszczytnej funkcji. Jakiej? I tak właśnie było. Krzysiek tak chciał mieć, natomiast mu nie wyszło. Czy PSL by sypało więcej, mniej, czy tak samo? Nie. PSL na pewno by sypało tym, którzy są w potrzebie. Czyli by odjęło 500+. Ty byś nie dostał. Ja bym się postarał, że ty byś nie dostał. Ja i tak nie biorę. Ty też byś nie dostał, ja też bym nie dostał. Bym nie dostał, bo jeszcze nie mam dziecka. Ale może kiedyś będziesz miał. Ze trzy razy się starałem, powiedzieli, że dla takich starych koniów jak ja to nie dają 500. Słuchaj, to weźmie na ten. Wezmę cię do siebie na szkółkę, to może jakoś. Ale gdzie?
Na zamek. Na szkółkę. Obiecałeś mi ślub na zamek. Reprodukcji dzieci. Do tego się będziemy trzymać. Nie, da się to załatwić. Znaczy, na moim zamku są rozwody. Na moim zamku są rozwody. No bo u sąsiadki na zamku no w Ogrodzieńcu są śluby, to jak ona daje śluby, to ja będę dawał rozwody, nie? Impreza rozwodowa. To może być hit. To u mnie będzie. Tak. Możesz być pierwszym, słuchaj, zrobimy ci gratis. Ale później na drugim zamku taką, wiesz, swoim zamkiem jest tylko jeden maluteńki minus. On jest przepięknie umiejscowiony. Jeden minus, on nie jest mój. Ale na Smoleniu robisz co? Rozwody czy śluby? Rozwody. A dlaczego na takim pięknym... No bo jak śluby robię w Ogrodzieńcu, to u mnie choć będą rozwody, tak? No nie można tak się mój kolega, jak był na Euromanii 2 lata temu, to powiedział tak. Tu jest super, świetnie, ten pokaz ognia, to było wszystko super, ale na tych schodach to ja tak wyrżnąłem, bo mi Jacek Panek polał bimberku, ja mówię, normalnie schodów nie widziałem, nie? Się znalazłem na dole, to mówię, nie przyjeżdżam więcej na Jurę. No tak, ale jak się szybko znalazł na dole, tak? Oświetlenie powinien zainwestować. Niestety tak. Nie ma takiej możliwości. Przypominam, że zamek Pilcza w Smoleniu jest położony na obszarze chronionym przyrodniczo. Jest to rezerwat przyrody w całości i nie ma możliwości na to, aby prowadzić tam większą ingerencję. Zakłócamy w rezerwacie, to rezerwacie jest gorzej niż park narodowy. A to jest rezerwat przyrody, znaczy flory, a nie fauny. No, kochany, jest tam wszystko. Nietoperze też mamy w rezerwacie w Smoleniu. No, ale to głównie... Światła nie lubią. Chroni się tam te drzewa, także... Ja nie mówię o tych... Mamy kozy, mamy owce, mamy pszczoły, mamy miód. Jaka jest najbliższa impreza, bo czas nam dobiega końca. Jaka jest najbliższa impreza, którą mógłbyś naszych oglądających zaprosić? Kiedy otwarcie sezonu? No i nas przy okazji, tak. My i tak się wpakuje. Słuchajcie, jest początek roku, ja dopiero zamykam stary, także tu o planach mogę powiedzieć tyle, że no majówka. A kiedy masz urodziny? No, 23 września, to dopiero, nie. Ale Paweł masz szybciej. Tak. To najlepsze. Ale to już minęło. To już minęło. Po urodzinach. Euromania będzie we wrześniu. A to też wrzesień. Moje urodziny. Nie nagrywamy tego dzisiaj, tylko wczoraj. Nagrywaliśmy wczoraj, no tak. Znaczy, otwarcie sezonu będzie 15 kwietnia, tak? No, tak będziemy otwierać nasze obiekty, jak pozwolą wszystkie znaki na niebie, to tak będzie. Ale zamek funkcjonuje. Zamek funkcjonuje cały czas, jesteśmy otwarci w okresie zimowym od godziny 10 do 15. Jaskinia zamknięta. Ale to jeszcze powiedz, co się stało, że ta Góra Zborów jest pogrodzona płotem. Bo na forach i na... To nie ja. Przede wszystkim to nie ja. Ja walczę z płotami. Wspólnie z panem wójtem gminy, z panem Stefanem Pantakiem walczymy. Jesteśmy przeciwko grodzeniu miury. Ale po pierwsze, w rezerwacie płot, skąd w ogóle taka zgoda? Jest zgoda? 90% działek w rezerwacie jest działkami prywatnymi, więc można było je zagrodzić. Ale pytanie... I zgoda RDOŚ-u była, bo RDOŚ sobie wymyślił program wypasu innowacyjny, oczywiście z zaprzyjaźnionymi naukowcami, pewnie z USiU, pozdrawiam. Wymyślili sobie wypas muflonów, że wprowadzą dzikie muflony i one sobie tam będą się wypasać. Muflony? Tak, to takie kozoowce. Muflony są z gór wysokich. Stwierdzili, że tu będą się cały rok wypasać i trzeba ogrodzić powierzchnię. Weszli, można powiedzieć, że 30 metrów grunty, które zarządzałem, więc szybko żeśmy zainterweniowali, ogrodzenie zdemontowano, no ale zostawiono w swoich granicach. Efekt ich działań i działań szanownego RDOŚ-u, który to firmuje, jest taki, że muflonów w tym roku, znaczy w 2021 nie było, były tylko zwykłe jakieś chyba owce. No, życzę powodzenia, przyglądam się. Muflony się nie przyjęły. Muflony się nie przyjęły. Rozmowa zeszła na złość. Natomiast nie, no, jeżeli chcesz zobaczyć owce na wypasie, to my zaczynamy w kwietniu, będziemy wypasać obszarach nieogrodzonych, gdzie każdy może się dostać, jeżeli tylko porusza się po wyznaczonym szlaku. No ale ja myślałem, że RDOŚ jest taka instytucja, która dba przede wszystkim o to, żeby był wizerunek. No bo co z tego, że muflony wyżrą tą trawę, jak krajobrazowo to wygląda strasznie. No,
płoty, wchodzi się jakieś druty powyginane, bo przecież to ludzie to już zdewastowali. O co chodzi? To przyrodnicy nie wiedzą, że o przyrodę tu trzeba dbać, a nie ją dewastować? Kogut myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu udzieli. I tym pozytywnym akcentem żegnamy się z naszym ale gościem, zadał takie ale... dobre pytanie, nie. Takie dobre, mądre pytanie. Nie no, przyrodnicy podejrzewam, że szukają pieniążków i muszą coś wymyślić innowacyjnego, coś, co niekoniecznie się sprawdzi. I nie wszyscy przyrodnicy, którzy udają zagorzałych przyrodników walczących o ekologię, o poprawę stanu siedlisk, są faktycznie tacy dobrzy. Raczej widzę tutaj interes finansowy niż korzyść przyrodniczą. A na pewno ogrodzenie nie stwarza poprawy dla korzyści krajobrazowej. No, i tu też wyraziliśmy swój sprzeciw na piśmie, wysyłaliśmy informacje i no, przedstawiliśmy swoje stanowisko Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach. Pani dyrektor musiała to przyjąć, trudno darmo, znowu jestem na stopie wojennej. Wszyscy cię nie lubią. Nikt mnie nie lubi. My cię lubimy. Będziemy cię zapraszać. Naszym i Państwa gościem był zwolennik kus i baranów, przeciwnik muflonów, nie lubiony przez prezydenta Konarskiego, ale za to lubiony przez Zabudzkiego i Peronia. Panie Jacku, wielka to dla nas przyjemność. Zapraszamy raz do roku, żebyś nam coś ciekawego powiedział. A jak się sprawa w sądzie skończy, to zachęcamy do tego, żeby Jackowi dać wsparcie, napisać drobny komentarz, bo jednak PMZZ, te puszka stoi takie na sprawie. Trzeba przyznać, że pan Jacek wykazuje się pokrzywdzony. Pokrzywdzony. Nie pokrzywdzony, ale jestem gotowy do działania. Jeżeli macie państwo jakiś problem, to piszcie śmiało do nas, dzwońcie. Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawiecińskiej. Jacek Panek, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Po co ty ciągniesz te muflony?